Gość Poranka Dwójki. Aktorka Magdalena Boczarska jest gościem Poranka Dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Od minionego piątku na ekranach polskich kin Piłsudski w reżyserii Michała Rosy w roli tytułowej Borys Szyc. Pani wciela się w postać żony przyszłego marszałka Marii. Tak, pierwszej żony Marii. Pierwsza żona. No właśnie, po bardzo silnym, emancypacyjnym, kobiecym kinie, jaką była sztuka kochania i postać Michaliny Wisłockiej. Zupełnie inny rodzaj kina, twarde, męskie, porównywane przez samego reżysera do chłopców Ferajny, jak się pani odnalazła. Ale... Kolejna silna, nieprawdopodobnie podmiotowa i ważna bohaterka której nasza historia, w mojej opinii, bardzo wiele zawdzięcza, bo to jest ta kobieta, która ulepiła marszałka i która pchnęła go w takim, a niewinnym kierunku. Myślę, że była też osobą, która stała za wieloma jego decyzjami, bardzo liczył się z jej zdaniem. Była społecznikiem, działaczem i politykiem na długo, zanim stał się nim Piłsudski, wprowadziła go do tego kręgu, obracała się w gronie największych buntowników. Bardzo się liczyli z jej zdaniem, więc myślę, że polska historia i sam marszałek bardzo wiele jej zawdzięcza. A czy pamiętają? Historia Polska? myślę, że historia polska niezbyt o tym mocno pamięta, dlatego cieszę się, że powstał nasz film i oczywiście tak jak wspomniałeś i, i tym cytacie do chłopców z Ferajny, cieszę się, że, e, że nie ma co ukrywać, to jest męskie kino, ale cieszę się, że w choć małym stopniu e, udało się wnieść tę cegiełkę i, i oddać hołd Marii i w ogóle przypomnieć, jak nieprawdopodobne te kobiety w otoczeniu marszałka były, jakie miały na niego wpływ i też na losy Polski. Tadeusz Sobolewski w recenzji napisał o roli Borysa Szyca, że że to jest rola, która rozsadza ekran, rozsadza film, yy, wyostrza rysy postaci, ale ja myślę, że to y, twoja postać domagała się tego, żeby też rozsadzić. Właśnie dlatego, że o Marii Piłsudskiej nie pamięta się tak często, jak y, każdy pamięta marszałka Piłsudskiego, każdy po rysach twarzy, po charakterystycznych wąsach rozpoznaje. No, takie ta mieliśmy czasy 100 lat temu też. Miejsce kobiet poza bardzo poszczególnymi y, jednostkami było dość, to były początki, to ruch, ty, począt... To były początki tego bardzo silnego ruchu feministycznego, któremu też teraz bardzo wiele zawdzięczamy, ale no tak marszałek ją stłamsił, też na to pozwoliła. Takie, takie mieliśmy czasy, że gdzieś rzeczywiście przyćmił ją. Jest taki cytat z książki Elżbiety J. Kukuli, autorki biografii Marii Piłsudskiej. Żony sławnych mężów nie mają łatwego życia, rzadko bywają jedynymi partnerkami. Władza lub sława wywołują często poczucie wszechmocy. A co za tym idzie, podnoszą znacznie przede wszystkim we własnych oczach atrakcyjność tego, kto ją sprawuje. Postać Marii z jednej strony silnej kobiety, ale też kobiety z. Dużym dramatem, obciążeniem w pewnym momencie z konieczności wycofującej się z życia ziuka. No, w momencie, kiedy pojawiła się ta druga, czyli to już jest moment, kiedy Maria nie chciała uczestniczyć w trójkącie, natomiast znaczy i tak się rzeczy w nim tkwiła, bo do końca, z powodu własnej dumy, nie, nie dała mu rozwodu. Tak naprawdę do końca była żoną marszałka, chociaż już oficjalnie żył z inną kobietą. No. A możesz mi jeszcze przypomnieć pytanie? No właśnie, osoba z dramatem, osoba, tak, też, która no wie, oczywiście, wie, kiedy musi... Tak, oczywiście ten dramat w postaci też straty córki, myślę, że gdyby nie ta... Bo, bo Ziuk pewnie miewał romanse i fascynacje. Ziuk, czyli tak jak go nazywa marszałka Maria, miewał fascynacje innymi kobietami. Natomiast myślę, że gdyby nie ta ogromna tragedia, która zmieniła ich oboje i, i też tragedia, która się wydarzyła w momencie, kiedy Piłsudski Przebywał i, i, i to były takie jego początki uniesień miłosnych ze Szczerbińską. Myślę, że z tego powodu też miał ogromne wyrzuty sumienia. Myślę, że potem już po prostu tej relacji nie udało się poskładać. Ale o swojej pasierbicy, o Wandzie, Wandzie. pamiętał, Wandzi bo, później nadał, tak. bo później nadał takie imię swojej pierworodnej córce. No tak, absolutnie ją uojcowił i yy, kochał ją ogromnie jak własną córkę i bardzo przeżył te straty. Maria czuła żal do ziuka, ale nigdy się w nim nie zapamiętywała i pewnie dlatego spokojnie usunęła się z jego życia, choć w takiej sytuacji niewiele kobiet stać jest na dystans i elegancję. To znowu słowa Elżbiety od kukuli. Trafne z pani perspektywy? Trafne, aczkolwiek myślę, że to, że nie dała mu rozwodu, a pamiętajmy, że sama się dla yy, piłsudskiego dla ziuka rozwiodła, co w tamtych czasach było absolutnym wydarzeniem. A on sama, dla niej zmienił wyznanie? A on zmienił dla niej wyznanie, ona rozwiodła się dla niego. No, był to w tamtych czasach naprawdę wielka odwaga i spory skandal obyczajowy. Nie dając mu rozwodu, mamy taką scenę w filmie, kiedy Maria mówi do marszałka: Ja już jeden rozwód miałam, wystarczy. Myślę, że był to też bardzo silny manifest dumy i, i jakiejś takiej, yy, chyba w małym stopniu, obrony własnej godności w całej tej sytuacji. Yy... Jeszcze wróćmy na moment do Borysa Szyca. On wspomina w jednym z wywiadów, że dla niego ta współpraca z filmem, ta przygoda z filmem Piłsudski, rozpoczęła się od przemierzania wąsów wraz z Waldemarem Pokromskim, żeby sprawdzić, czy w ogóle to przeistoczenie jest możliwe, czy to ma sens. Pani także została zaproszona do tego przedsięwzięcia, ale jak, jak wyglądał ten początek? Ja byłam na, zaproszono mnie na zdjęcia próbne, żeby sprawdzić, jak wyglądam w charakteryzacji. Też również był tam obecny Waldemar, który, który miał jakiś pierwszy pomysł na całą tę charakteryzację i jak będą wyglądać te główne postacie. I też połączono mnie w parze z Borysem. Mieliśmy dwie emocjonalne sceny do odegrania. Krótko później dostałam informację, że, że propozycja jest podtrzymana i że reżyser proponuje mi rolę Marii. Tak ładnie mi powiedział, że ma nadzieję, że też z sobą to męskie kino wypełnię, że trochę swojej charyzmy wniosę i oddam to, jaka Maria Piłsudska była naprawdę. Bardzo mi na tym zależało i też mieliśmy trochę prób, trochę dyskusji, jak właśnie w tej, umówmy się szczerze, tak jak powiedziałam, jest to głównie męskie kino, ale jak w tych scenach, które mam jak najwięcej przemycić i oddać tego, jak rzeczywiście ta relacja wyglądała naprawdę i jak bardzo Maria jest zasłużona i w, w całym wizerunku i obrazie Ziuka, czyli Piłsudskiego, i dla polskiej też historii, i też myślę, dla naszej polskiej niepodległości. A co najbardziej Pani pomogło w przygotowywaniu wewnętrznego życia tej postaci, tego, jaka ona była, co myślała, co przeżywała. Ja do ról podchodzę bardzo różnie. Są role, do których się bardzo żmudnie przygotowywuję. Tak było w przypadku Michaliny Wysłockiej i mojej roli w filmie Sztuka Kochania. Jeżeli chodzi tutaj o Marię, wiedziałam, że nikt jej nie pamięta. Mamy właściwie kilka zdjęć i tak naprawdę charakteryzacja, kontekst, kostium zrobią ze mnie Marię. Ponieważ miałam bardzo emocjonalne sceny do zagrania, to. Ja właściwie skupiałam się na krótko przed sceną, bo nie chciałam się też gdzieś jakoś emocjonalnie spalić w przedbiegach, a wiedziałam, że te sceny muszą być bardzo prawdziwe, bardzo emocjonalne i bardzo świeże, więc moje przygotowanie do roli właściwie w tym przypadku polegało na tym, na tym researchu i na tym, żeby właściwie w tych krótkich scenach, w dialogach, nawet w scenach, w których obecne jest tylko moje spojrzenie, żeby jak najwięcej oddać charyzm tej nieprawdopodobnej kobiety to brzmi w taki sposób, że takie wyzwanie jest trudne, bo w jednym ujęciu, w jednej chwili opowiedzieć bardzo wiele. To jest trudne, ale jak się ma okrojony materiał, to się stara nie uronić ani sekundy, ani, ani każdej chwili, żeby, żeby móc coś przemycić i pokazać. I Bo Michalina Wisłocka miała szansę na to, żeby no tak, to tam, zupełnie wejść z impetem inna rola i później, prawda? Kaliber, tak, ale myślę, też jestem po, po premierze filmu, oczywiście jest jeszcze kwestia montażu i, i tego, że gdzieś, ja to wiem, myślę, że mnie reżyser nie udusi, jeśli to powiem, że bardzo ogromna ilość materiału w moim odczuciu Została usunięta. Ten film musiał się też zmieścić w określonych ramach, i też montaż to jest jakaś sztuka wyboru, i też z czegoś trzeba zrezygnować. I rzeczywiście kilka scen mojej postaci zostało usuniętych, ale patrząc na to, co zostało, myślę, że klej się to w jakąś całość i charyzma tej postaci zostaje. Powroty do XX wieku, do lat 20-tych, 30 to także Magnezja, film Maćka Bochniaka, trwają zdjęcia, a pani w roli uwodzicielskiej Heleny, a w obsadzie także m.in. Borys Szyc. Więc tak, Magnezja Maćka Bochniaka, y, serial Król na podstawie prozy Twardocha w reżyserii Janka Matuszyńskiego, gdzie też gra Borys y, postać Radziwiłka. Y, nagraliśmy też oboje audiobooki dla Storytela Borys Sherlocka Holmesa i Amery Poppins, to, który to audiobook z moim udziałem miał premierę przedwczoraj w sobotę. Więc rzeczywiście za chwilę mamy premier wspólnie w Teatrze Słonecznej Linii, w Teatrze Polonia, więc rzeczywiście los nas jakoś ciągle ostatnio e, plecie razem, a my się poznaliśmy o. Aż wstyd mówić kiedy, ale naprawdę ponad 20 lat temu, jak oboje znaleźliśmy się na równoległych rocznikach w szkole teatralnej i od tamtej pory się znamy. Ale rzeczywiście tak to jest trochę, że ktoś się może z, kim bardzo długo, długo, z kimś bardzo długo nie widzieć, nie spotykać w pracy, a nagle jak już się to stanie, to po prostu co projekt, to ciągle razem ze sobą pracujemy. Ale ja się z tego bardzo cieszę, bo bardzo Borysa cenię, a też uważam, że taka relacja, jeżeli się ma taką wieloletnią, to to bardzo gdzieś na ekranie pracuje. Takie koleżeństwo, wspomnienia, takie też poczucie, że można trochę. Powrócić do tych czasów pięknych szkoły teatralnej, kiedy jeszcze bez obciążeń absolutnie żadnych. Ja nawet inaczej to traktuję. Ja myślę, że jak się ktoś tak długo zna, to myślę, że cały ten proces oswajania się i poznawania i takiej wstępnej, jak ja to mówię czasami aktorskiej kokieterii mamy za sobą i zostaje tylko relacja, która już po prostu pracuje. Myślę, że to, że się rzeczywiście znamy przekłada się, bo myślę, że w przypadku takiej relacji jak Maria i w przypadku takiej Maria i, i Ziuk, czyli Piłsudski, to myślę, że ta nasza znajomość, ta nasza relacja absolutnie pracowała tutaj nad relacją. A w Magnezji, chcę dopytać o ten film, bo sam pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy. Opowieść, Polski Western, Polski U... lata 20. Tak? Otóż to, no i y, napad na bank, wcześniej jeszcze historia dwóch zwaśnionych rodzin. To, to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, także wymagające dużych prac charakteryzacyjnych i inscenizacyjnych. I znowu Waldemar Pokromski, który jest ojcem tutaj całej charakteryzacji. Ehm, <grych> tak, no scenografia kostiumy, e kostiumy Dorota Rockplo i przepiękne zdjęcia, ale coś obawiam się, że zbyt wiele więcej nie mogę zdradzić. Bo dopiero film za rok, także musimy sobie coś jeszcze zostawić na to, żeby temat był ciągle świeży w momencie, kiedy będzie bliżej premiery. A ta premiera to będzie na, mam nadzieję, równie piękną jesień 2020 roku. Taką też mam nadzieję. Jesień, a więc przed, pań, przed panią jesień intensywna w teatrze, w filmie Magdalena Boczarska. I jeszcze serial pod powierzchnią, który za chwilę, drugi sezon ma premierę na antenie TVN właśnie w Połowie października. Zapraszamy bardzo serdecznie. A ja dziękuję za wizytę. A ja pięknego ogólniki. tygodnia Państwu życzę. Gość poranka dni.